Siemanko, w dzisiejszym odcinku ugotujemy studenckie spaghetti za jedyne 2 albo 3 złote. Zobaczycie na nagraniu. Dobra, wchodzimy do Kauflandu. Siema Jacek. Hej. Mamy już mięso za złoty 50. Teraz czas na jak najbardziej tańszy ketchup. Kotliński ketchup. Jo, za 3,50 ketchup, bierzemy to. Pikantny? Pikantny nadaje smaku temu spaghetti. Gdzie jest najtańszy makaron do spaghetti? Pełnoziarnisty. Jest tańszy zwykły. Chyba, że jeszcze fajniej się da, zaraz ogarniemy. Ej, tamten był za ile? Za 4 złote? Ten jest większy chyba, co nie? Większy? A zobacz ile gram. Tak, tak, bo ten jest 400, ten jest 500. Dobra, dobra. Idziemy do kasy, robimy zakupy i widzimy się już w domu. Mamma mia, Patryk, co ty robisz? Gotujemy tutaj wodę, litr na 100 gram, jakoś tak. Taka mętna coś ta wody, co? Co jest? Co tu się stało? Mleko 0 złotych będzie. Niech się gotuje. Nie mam wagi kuchennej. Widzowie, liczymy nitki. O nie! Halo! Dobra, na oko 1/5, co? Trzeba na równe kubki. Tyle. Ta kubka jest większa, co nie? Metodą na oko podzieliliśmy makaron na 5 części. Każda z części ma około 100 gramów. Lecimy z mięsem, serdelki z firmy Duda. Zapłaciliśmy za 2 serdelki złoty 50. Serdelki z sidła wyhodowanej na wielkopolskiej ziemi. Do takiego spaghetti to najpierw serdelki pokroić w kostkę, tak? Wiecie, ja nie mam palców, więc trochę gorzej. Nie uśmij kolejnego. Nie mam palców! Drugi raz w drugą stronę. I na 4. 4! 4! Różne kawałki. Właśnie mamy nasze mięso na spaghetti. Uważam, że jak na porcję dla studenta jest to dużo. Nie! Już są takie trochę bąbelki, co? Makaron tutaj z południowych Włoch, robiony naturalnie, z mąki czy coś. Widelcem zamieszamy, bo tu jeszcze tą sól trzeba zamieszać trochę. To Jezu! Ale szuros. Haniebność dla metalu. Roboty będą wściekłe. Nie musisz tego robić, to jest się samo opadnie. Nie, żeby makaron był tutaj równomiernie ugotowany, a nie, że ta część była szybciej w wodzie, żeby wiesz, była rozgotowana na przykład. Patryk, ale ty jesteś wspaniałym szefem kuchni. Tak jest. Było na opakowaniu napisane, że 9-11 minut na nagraniu masz. Kiedy zaczęliśmy gotować. Najważniejsza sprawa, sos do spaghetti. Naszym sosem do dzisiejszego spaghetti jest ketchup pikantny z firmy Kotliński. No i sami zobaczymy, jak on się sprawdzi. Z takich jeszcze tańszych opcji polecam Tortex. Tortex jest jedną z tańszych opcji, ale jednocześnie no, wystarczającą na takie studenckie spaghetti. Czy ty o Tortexie moim powiedziałeś, grubasie? To Tortex sami obrazu, Tortex to jest najlepszy ketchup. O kurde, dymy! Dymy się dzieją, dymy. Jezus Maria. Ej, halo. Pomidory, woda, cukier, ocet spirytusowy, skrobia kukurydziana, modyfikowana, sól, aromat naturalny, substancja konserwująca, benzoesan sodu i pieprz czarny. O, czyli mamy od razu spaghetti z pieprzem. O, zobacz, jakie to będzie spaghetti. Powąchaj. O, powąchajcie. Daj widzą powąchać. O, ale to będzie spaghetti, gościu. Czuć ten pieprz. Moi drodzy, teraz tutaj będziemy odcedzali makaron. 9 minut już minęło. Jednak gorące. Nawet dużo tego wyszło. Dobra, chyba odsączona woda, co? Dobra. Lecimy na nasz talerz. O, proszę. Teraz widzowie. Ważna sprawa będzie. Mięso dodajemy. I... sos. Sos, no to tak jak lubicie. Może być dużo, może być mało. Ile tak na oko, Jacek, byś chciał sosu? Dużo. No, wydaje mi się, że wystarczy. Ile mogło zejść tego ketchupu? 1/3 myślę max, co nie? Nie no, zje ta piąta. Dobra, no to krakowskim targiem 1/4 na środku, co? Dobra. Wy powinniście wiedzieć, że to nie jest na środku. Jeszcze weźmiemy sobie tutaj 2 widelce. Trochę przemieszamy. I zaraz będziemy mogli spróbować. Dobra, słuchajcie, ostateczny test mojego przepisu na studenckie spaghetti. Mamma mia, Patryk.
musimy to spróbować. Pasta la vista, czy jakoś tak. Dobra, tu trochę mięsa trzeba nabrać. Powiem ci, że to jest zadziwiająco dobre. No co on robi? Jak się podoba mój przepis? Fajny przepis. Tost do spaghetti bardzo dobry wyszedł. No. Czy cena satysfakcjonująca? Chyba tak, co nie? Na kieszeń studenta perfekcyjnie. No tak, choć powiem szczerze, że myślałem, że poniżej trójki by się zmieścimy. Trzeba by było chyba bardziej na promocję poszukać, wiesz, bo my tak weszliśmy do sklepu. No w sumie tak. I makaron nie był w promocji, keczupik był w promocji, ale mogliśmy wziąć w tej samej cenie najtańszy. I tak. Czekaj, więc... się upierdzieliłem. Na kieszeń studenta okej. Okay. 3 złote za obiad? W miarę spoko. Ty masz, że samemu możesz to ugotować. Możesz się cieszyć, że samemu coś ugotowałeś. Jak w piernicza, chyba w domu go nie karmią. Znowu mnie obudziłeś. Bez śniadania, bez kawusi nawet. Takie, że mogę cały talerz zjeść i jest okej, co nie? To nie jest tak, że to jest niejadalne. Nie no, ja właśnie powiem, że jestem zaskoczony, bo to bez kitu dobrze smakuje. Ja myślałem, że to będzie... Troll. Totalny syf. To ja bez kitu myślałem, że to nie wypali, ale jest dobre. No. Takie to pojedzenie sobie tak... Jakbym był studentem, miałbym problem z hajsem, to może bym robić coś takiego. Mega spoko wyszło. Oceńmy od 1 do 10. Ocena, smak... Cena 9 na 10. Będą 10 na 10, ale no myślałem, że poniżej trójki się zmieścimy. Smakowo 7 na 10, bo powiem szczerze, że może też dlatego, że nie miałem żadnych oczekiwań, a mnie zaskoczyło smakiem. Ja bym powiedział, że spoko na 10. Wyszło danie. Dobra, dokończ sobie to. Ajdaj. Jestem zadowolony. Mistrzu kucharzu, to jest tak dobre, chciałem powiedzieć. Jeżeli chcielibyście więcej tego typu odcinków z fajnymi przepisami, ja na jak najtańsze potrawy, albo w ogóle może jakieś takie wiecie, kulinarne odcinki, no to dawajcie znać w komentarzu, chętnie coś jeszcze dla was nagram. Mamma mia, Patryk, jakiś to jest piękny pomysł. Jeszcze mam w głowie pełno różnych pomysłów na ciekawe dania. A takie studenckie, czy jakieś takie... Nie wiem, czy wiecie, ale kiedyś też byłem studentem. Jako student robiłeś sobie tego typu dania? Aż tak skrajnie może nie. Dodałeś tam jeszcze szczypty pieprzy czy soli? Co ja tam ja tu na tych studiach sobie przypominam? Nie, w sumie ja jedno takie danie miałem ulubione na studiach, ale takie studenckie, skrajnie tanie, to możemy na następny raz zrobić. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że wam się podobało. Łapeczka, sub, dzwonek, komentarz. Zróbcie wszystko, co możecie. Dobra. Pozdrawiam serdecznie. W końcu zdążyłem się pożegnać, zanim się Wiedziałem, że to... Wiedziałem, że to chcesz to zrobić, to nie? Wiedziałem, że chcesz to zrobić. Dobra, nara.